W Ustce, w Klubie Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej, odbył się coroczny Pomorski Dzień Bibliotekarza. Okręg Pomorski Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przystąpił po raz pierwszy do konkursu Bibliotekarz Roku 2011. Zgodnie z założeniem regulaminu konkursu, Bibliotekarza Roku może wybierać cały zarząd Okręgu Pomorskiego, bądź to już utworzona kapituła. W Okręgu Pomorskim wybierali wszyscy członkowie zarządu. Do okręgu wpłynęły 3 kandydatury. Kandydatury zgłoszone przez bibliotekarzy. Największy tytuł, jaki można w naszym województwie dostać, to rzeczywiście wielkie zaskoczenie. Konkurs wygrał dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, pan Paweł Braun. Jak sam mówi, Nagroda Bibliotekarz Roku 2011 to wielki zaszczyt, spore wyróżnienie i olbrzymie zobowiązanie, i tego boję się najbardziej, bo wiem, że kolejne lata będą musiały być w naszej bibliotece jeszcze aktywniejsze, a naszym mieszkańcom, odbiorcom, czytelnikom oraz moim kolegom, bibliotekarzom z całego województwa będę musiał udowodnić, że na tą nagrodę zasłużyłem. Jakie warunki trzeba spełnić, aby zostać bibliotekarzem roku? Ważne było, aby przede wszystkim działać prężnie w zawodzie bibliotekarskim tutaj na terenie województwa pomorskiego, prowadzić działalność szkoleniową, popularyzować zarówno czytelnictwo i działać, jeżeli chodzi o właśnie popularyzację czytelnictwa, jak najbardziej szeroko, współpracować się z środowiskiem. Jeżeli chodzi także o działalność, to jak najbardziej poszerzać działania biblioteki o różne sfery. I to się właśnie wzorowo udało w przypadku dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku. W dzisiejszych czasach to ludzie definiują znaczenie słowa biblioteka. Bibliotekarstwo współczesne różni się tylko o tyle, że zaczęły nas interesować nowe umiejętności, które bibliotekarz powinien posiadać. Oprócz fachowej wiedzy z zakresu literaturoznawstwa oraz bibliotekarstwa powinien świetnie się orientować w tym, co tak naprawdę mieszkańcom, czytelnikom jest potrzebne w zakresie promocji literatury, animacji, kultury, organizacji spotkań i gospodarowania czasu wolnego. To są te nowe umiejętności, które cały czas szkolimy i wiem, że jesteśmy w nich coraz lepsi. Budynki bibliotek przechodzą transformację, pełnią rolę małego centrum kultury i współpracują z wieloma organizacjami. To już nie tylko wypożyczalnie książek, ale też środki masowego przekazu oraz duży szereg usług dla czytelników. Polecamy również zobaczyć, co nowego w bibliotekach w Gdańsku oraz 200-letnia wiśniówka w bibliotece w Pruszczu Gdańskim. Zapraszamy też do odwiedzenia naszych stron na Facebooku i na www.północna.tv.